spytać, czy jako gospodarz powiatu żołnierskiego mogę dzisiaj powitać znamienitego gościa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam skromnie wroga naszego powiatu, który może nie należy do największych w naszym kraju, pod wieloma jednak względami plasuje się w czołówce powiatu polskich. W wielu miejscowościach naszego regionu znajdują się cenne zabytki. Jako świadkowie dawniejszych, bliższych, nierzadko różniwych ziemi naszych ludzi. To właśnie tu można obejrzeć aż 5 z 17 zachowanych w Polsce drewnianych świąt XIX-wiecznych. Naszą pomocą są obszary wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, drewniany kościoł Listem i Haczowym. Także unikatowa cerkiew na Luczu oraz barokowe świątynie, bazylika mniejsza w Brzozowie i Starej Wsi, gdzie obecnie mieści się klasztor ojców jezuitów wraz z ogrodami religijnymi. Zabytkowe kościoły, także pałace i dwory stanowią ozdobę pięknych krajobrazów i czystej, nieskażonej przyrody, która jest prawdziwym bogactwem powiatu brzozowskiego. To te atuty i walory naszej małej ojczyzny, które stanowią jej materialne dochody. Nie sposób jednak pominąć tych zalet, które stanowią dobro czysto duchowe. Powiat brzozowski to przecież ludzie, jego mieszkańcy, ciepli i otwarci, pełni empatii, wiary i wartości ponadczasowych, z których budują fundamenty swojego życia. My żyjemy tymi wartościami i z dumą przekazujemy następnym pokoleniom te stany wpisane w dewizę, która brzmi Bóg, Panu, Ojczyzna. Z radością gościmy pana prezydenta w naszym powiecie, mając nadzieję, że w przyszłości zechce ponownie odwiedzić przyjazd do ziemi brzozowskiej.
Jeżeli więc sięgniemy do korzeni, zapytamy, kto tu mieszka. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, na tej ziemi, na tych ziemiach, tutaj, w tej części Rzeczypospolitej, osadzani byli ludzie, dostawali nadania ci, którzy byli zdolni bronić Rzeczypospolitej. Ci, którzy byli zdolni bronić jej ze względu na swoje walory fizyczne, silni mężczyźni, ale przede wszystkim tacy, którzy byli Rzeczypospolitej oddani. Tacy, na których można było liczyć, że staną odważnie, piersią broniąc ziemi, piersią broniąc ojczyzny, a nie będą uciekali przed przeciwnikiem. Czy ta ziemia była ziemią trudną? Tak była. To w nią uderzały zawody tatarskie, to w nią uderzały różnego rodzaju napaści przez całe wieki. To potem Szwedzi także i tutaj ze swoim potopem dotarli. Tu palono się, palono miasta, niszczono, burzono. Za każdym razem trzeba było się odbudowywać. Ile trzeba było do tego siły? Ile trzeba było do tego determinacji? Ile trzeba było do tego także i miłości, żeby się stąd nie wynieść? Nie pójść gdzieś daleko, tylko tu zostać. I za każdym razem podnosić się, stawać i znowu walczyć. To właśnie taka historia przez stulecia, potem poprzez zabory, poprzez kolejne powstania, które się przetaczały przez polskie ziemie pod okupacją zaborczą. Potem poprzez walkę o odzyskanie niepodległości. Potem poprzez walkę o ukształtowanie i utrzymanie granic tej odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej. To cały czas ta ziemia i ci ludzie stąd o Polskę wolną, suwerenną, niepodległą walczyli o to, by była. Mówię o tym do Państwa z pełną świadomością, albowiem przecież to ich potomkami jesteście. To wy na tej ziemi tutaj mieszkacie od stuleci. Bardzo często stąd w ogóle rodziny sięgną najgłębszą pamięć. Czasem nawet gdzieś w toku różnej porządki księgi parafialne spłonęły i trudno dzieje rodziny odtworzyć, ale wiadomo, że zawsze to było. To właśnie dlatego tak wielka jest siła tradycji i przywiązania do tego wszystkiego, co w Polsce. Chciałem Wam z całego serca podziękować. Teraz w tych latach, kiedy obchodzimy stulecie, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości w tamtym 1918 roku. Dziękuję za to, że w zeszłym roku odsłoniliście tu u siebie, w Rzeszowie, pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale nawet nie to jest najistotniejsze, że w ten szczególny sposób oddaliście hołd temu jednemu, którego uważamy za wielkiego wśród twórców, ojców naszej niepodległości. Tego, który dowodził czynem zbrojnym. Także w 20 roku, kiedy broniliśmy się przed najazdem bolszewic. Ale przede wszystkim dziękuję, że tam, w tym jego pomniku, zostali też upamiętnieni ci wszyscy, którzy za jego wezwaniem, a także i później za wezwaniem Wincentego Witosa poszli walczyć o wolę, niepodległą i suwerenną Polskę. Po to, by wróciła na mapę, poszli do legionów, a potem poszli do armii polskiej. W 20 roku poszli, by bronić Polski przed najazdem bolszewic. Upamiętnić chłopców stąd, polskich żołnierzy, których ponad 2400 z tej ziemi poszło, by bronić ojczyzny. Z waszych rodzin, z waszych domów, często zostawiając przecież ziemię, często zostawiając do wpół zabrane pole, po to, by stawać na wezwanie ojczyzny, tak jak odwiedzi. Dziękuję, że o nich pamiętacie. To jest niezwykle ważne, żeby tą tradycję przekazywać. Dziś znowu żyjemy w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce. Także dzięki tym ludziom stąd, którzy nigdy o wolności nie zapomnieli, nawet w czasie, kiedy przeciw Sowieci i kiedy wiadomo było, że nie wygramy tej wojny i że Zachód nam nie pomoże, że z jednej okupacji po
Oni nie złożyli broni, żołnierze nie złożyli. Tutaj w waszych miastach, miasteczkach i wsiach na Podkarpaciu byli ścigani i byli zabijani. Ale tutaj też na tej ziemi do samego końca walczyli. I nigdy o nich nie zapomniano, o ich bohaterstwie. Nawet w czasach, kiedy nie można im było oddawać hołdu i nie można było o nich oficjalnie pamiętać. Tu o nich pamiętaliście. Z całego serca za to dziękuję, że mają tutaj dziś swoje miejsca pamięci, mają tutaj uroczystości, że są upamiętniani przez młodzież. To jest najważniejsze, że przekazujecie tamtą prawdę i tą historię wielką młodzieży. Nie po to, by oglądać się tylko w tym. Nie po to, by zawsze pochylać się nad grobami. Nie po to, by zawsze iść z pochyloną. Tylko właśnie po to, by mieć głowę podniesioną, stojąc obok tych, którzy są naszym historycznym zapleczem. Tych, którzy są naszym wielkim, historycznym, śmiało mogę powiedzieć, szańcem, o którym opiera się nasza tożsamość, nasza siła i nasze bezpieczeństwo. Ukształtowania naszej mentalności, ukształtowania naszych wartości, tego, co dla nas ważne, tego, za co warto było przez wieki walczyć, a nawet ginąć. Niosą w sobie także i te zabytkowe kościoły, o których wspominał Pan Starosta, te z XV wieku, które są tylko śladem tego, od jak bardzo dawna tutaj rozkwita ta kultura, oparta na silnej wierze, oparta na wartościach, oparta na korzeniach chrześcijańskich, które są największą siłą Europy, na których Europa wyrosła. Sięgając także i do tradycji antycznych, ale przede wszystkim tej właśnie chrześcijańskiej, która przez wieki ją kształtowała i ukształtowała ją w jej najsilniejszych posadach, dzięki którym przetrwała tak wiele różnych dziejowych kolei. I dzięki którym to właśnie fundamentom Polacy przetrwali najtrudniejsze dziesięciolecia swojej historii, także wtedy, kiedy nie było naszego państwa. To są te wartości, co do których ja nie mam żadnych wątpliwości, że my dzisiaj musimy pielęgnować z całą mocą. Dlatego jestem tak wdzięczny za tą pieśń, właśnie śpiewaną przez młodych, właśnie śpiewaną przez te dziewczęta, które są naszą przyszłością, które będą budowały następne pokolenie i budowały następne pokolenia Polaków. Nie mam żadnych wątpliwości, że w tej właśnie tradycji, w tych właśnie ideałach i w tych właśnie wartościach musimy ich pilnować i musimy ich strzec. Nigdy nie wolno nam się ich wyrzec i nigdy nie wolno nam pozwolić sobie ich odebrać. One są dla nas najważniejsze, one są tylko Polaków. Bardzo chcemy żyć wszyscy w nowoczesnym państwie. Chcemy żyć w nowoczesnym państwie, chcemy żyć na swojej ziemi. To jest dzisiaj wielkie zadanie nas, jako tych ludzi, którzy z państwa wyboru sprawują Rzeczypospolitej władzę. Prezydenta Rzeczypospolitej, prezesa Rady Ministrów, ministrów, posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, wszystkich tych, którzy są dzisiaj za Polskę odpowiedzialni. To jest wielkie nasze zadanie, żeby taką właśnie Polskę tworzyć, która będzie nowoczesna, która będzie odpowiadała na wszystkie wyzwania współczesnych czasów, która będzie się zgodnie z tymi wyzwaniami rozwijała, korzystając z tego, co świat przynosi korzystnego, ale strzegąc pilnie tego, co jest naszą tradycją i naszą wartością. Tego, co zawsze, tak jak powiedziałem, było naszym szczytem, zostawione nam przez naszą przodkę. Także na przestrzeni ostatnich lat i dziesięcioleci bywało różnie. Także i Podkarpacie, także i państwa miasto doświadczyło różnych trudnych kolei losu i historii. Jak choćby wtedy, gdy upadały tutaj zakłady już w czasie przemian lat 90. Gdy wielu ludzi straciło pracę. Gdy wtedy i później wielu z was samotnych wyjeżdżało za granicę. Wielu z nich do dzisiaj nie wróciło. Ale rozmawiałem kiedyś z tymi właśnie młodymi ludźmi z Podkarpacia.
kiedy byłem w innych miejscach na świecie. I oni mi mówili: tak, ale wie pan, my tu dzisiaj jesteśmy, pracujemy, no cóż, takie są warunki, ale my budujemy domy tam, tata pilnuje z bratem, pomagają i budują, a my wysyłamy stąd pieniądze i jesteśmy przekonani, że przyjdzie taki czas, że wrócimy. Wracają. Wraca ich coraz więcej. Cieszę się z tego ogromnie. Mam nadzieję, że kiedyś wrócą wszyscy. Przywożąc także do nas poważne doświadczenie, które tam zdobyli, nowoczesnej gospodarki, innowacyjnej gospodarki, tego wszystkiego, co przez lata mógł wypracowywać Zachód Europy, a czego my nie mogliśmy wypracowywać, bo zostawiono nas za żelazną kurtyną i byliśmy zablokowani. Dzisiaj możemy czerpać z tego i dzisiaj możemy z tego korzystać. I dobrze, że młodzi ludzie z naszego kraju tego wszystkiego się uczą i tego wszystkiego się nauczyli. I cieszę się ogromnie z każdego wracającego tu, na naszą ziemię młodego człowieka. Niech przywozi, niech dzieli się swoim doświadczeniem. Ale przede wszystkim naszym największym zadaniem jest budować ludzi. I taką właśnie Polskę, nowoczesną, a w efekcie także i zasobną, ja chcę, żebyśmy tutaj budowali. Jadąc tutaj do państwa z Podbiskiej, z Trawociny, zatrzymaliśmy się po drodze, gdzie budowany jest gazociąg od naszych magazynów w kierunku słowackiej granicy. To bardzo ważna inwestycja. Inwestycja, którą realizujemy w ramach wielkiej idei Trójmorza. Inwestycja, którą realizujemy także w ramach budowy bezpieczeństwa energetycznego dla naszego kraju i dla naszej części Europy. Tak, mamy wielkie ambicje. Chcemy być hubem energetycznym, jeśli chodzi o energię gazową dla naszej części Europy. Mamy gazoport w Świnoujściu zbudowany dzięki wielkiej idei, którą zaszczepił pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Budujemy dzisiaj gazociąg z szefu norweskiego przez Danię do Polski, który na swoim ostatnim odcinku z Danii na nasze wybrzeże będzie nazywać się Baltic Pipe. Będziemy, proszę państwa, budowali kolejny gazoport w Gdańsku albo w Gdyni. Chcemy, żeby dzięki nam, dzięki naszym inwestycjom, nie tylko Polska była zabezpieczona pod względem dostaw gazu, a w związku z tym bezpieczeństwa energetycznego w tym zakresie, ale byśmy mogli także to bezpieczeństwo nieść do innych krajów Europy Środkowej. Do Słowacji, na Ukrainę i dalej na południe. To jest bardzo ważne dla budowy bezpieczeństwa tu w naszej części Europy. Cieszę się ogromnie, że jesteśmy dzisiaj członkiem Unii Europejskiej. Cieszę się, że jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wielu chciałoby, żeby Sojusz Północnoatlantycki przestał istnieć. Wielu chętnie mówi: a Sojusz Północnoatlantycki się rozpada, państwa się kłócą. Spokojnie. W sprawach najważniejszych państwa mówią jednym głosem. Wszyscy rozumieją, co to znaczy bezpieczeństwo i wszyscy rozumieją, co to znaczy zagrożenie. Ono jest różne dla różnych państw. Jeden spotyka się z zagrożeniem, bo ma agresywnego sąsiada, a drugi się spotyka z zagrożeniem, bo mu grożą terroryści. My będziemy robili wszystko, żeby uniknąć terrorystów, żeby nie mieli warunków, by do nas przyjechać i będziemy robili wszystko, by zabezpieczyć się przed wszelkimi przejawami agresji. Tak, by nikomu nie opłacało się nas zaatakować, by nikomu nie opłacało się zaburzać spokoju Polaków. To jest nasze najważniejsze zadanie. Dlatego właśnie w dobie rosyjskiego ataku na Ukrainę, w dobie tej imperialistycznej rosyjskiej kolejnej agresji zaprosiliśmy do Polski naszych sojuszników. Żołnierzy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, żołnierzy państw NATO, wywalczyliśmy tą obecność, żeby NATO nie było tylko na zachodzie Europy, ale żeby było także u nas, na tej tak zwanej wschodniej flance sojuszu. Dzisiaj są ci żołnierze u nas, ich obecność jest faktem, ale przede wszystkim wśród nich są żołnierze Armii Amerykańskiej, najsilniejszej armii na świecie. Mamy dzisiaj doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy nie tylko odpowiedzialnym sojusznikiem, ale przede wszystkim jesteśmy poważnie traktowani. Także w odniesieniu do jednostkowego naszego obywatela, czego dowodem jest to, jak bardzo poważnie amerykańska administracja potraktowała problem zniesienia wiz dla Polaków. Cieszę się bardzo, że zostały zniesione, bo to ma znaczenie symboliczne, ale także i godnościowe.
żebyśmy byli traktowani tak jak inne państwa na zachodzie Europy, tak jak inni sojusznicy. Dziś cała pewność będzie taka. Szanowni Państwo, polityka nie zrealizuje się sama. Polityka musi być realizowana, zwłaszcza w kraju demokratycznym. Żeby polityka mogła być realizowana, musi znajdować wsparcie obywateli. Od samego początku do samego końca. To nie jest tylko kwestia wyboru i to nie jest tylko kwestia tego, żeby powiedzieć tak przy urnie wyborczej. Choć to jest bardzo ważne, być może najważniejsze, bo to decyduje o kierunkach politycznych, jakie będzie przybierał kraj i jakie elementy będą w kraju realizowane, jakie programy polityczne będą realizowane, a więc także i w jaki sposób i w jakim kierunku kraj się będzie rozwijał. Ale jeżeli ten rozwój ma postępować, zwłaszcza przełamując różne bariery i różne skostniałe układy stworzone przez postkomunizm, mieszały się różne wpływy w latach 90. Konieczne jest Państwa mocne wsparcie. Bez tego wsparcia wiele rzeczy się nie uda. O to wsparcie bardzo Państwa chciałem prosić. Ono jest potrzebne ustawicznie. Rządzący muszą czuć, że ludzie są z nim i że to, co jest realizowane, znajduje akceptację. Chciałbym, żebyście Państwo wyraźnie mówili, co się podoba, a co nie. To jest bardzo ważne. Musimy dążyć do tego, by Polska cały czas rozwijała się gospodarczo, ale aby ten rozwój postępował w taki sposób, by zachować to, co dla nas najcenniejsze. To, o czym mówiłem na wstępie. Bardzo Państwu dziękuję, że to, co najcenniejsze, Wy przechowujecie tutaj właśnie na swojej ziemi. Bardzo Wam dziękuję za Waszą ciężką pracę dla Rzeczypospolitej. Także w momentach najtrudniejszych, kiedy wiem, że te ziemie tutaj, na południu i wschodzie Polski, czuły się pomijane, czuły się zostawione sami sobie, kiedy ludzie uważali, że wszystko się dzieje gdzieś tam dalej w kierunku zachodnim, a po tej ziemi władze rządzące zapomnieli. To się zmienia. To tutaj będzie wielka. To tutaj dzisiaj są budowane właśnie choćby interkonektory gazowe. To tu mam nadzieję, dzięki nowym inwestycjom komunikacyjnym będą lepsze możliwości prowadzenia biznesu, będą lepsze możliwości rozwoju. To tutaj staramy się także wzmacniać potencjał obronny Rzeczypospolitej. Choćby poprzez stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Chciałem na zakończenie ogromnie podziękować wszystkim tym, którzy do Wojsk Obrony Terytorialnej się zgłaszają. To niezwykle ważna służba. Służba wojskowa, służba ochotnicza, która jest wielkim świadectwem gotowości do obrony Rzeczypospolitej. Ogromnie za to dziękuję. To jest wielkie pokazanie także międzysąsiedniej solidarności. To, że zgłaszam się do wojska, jestem gotów tu na miejscu bronić swoich sąsiadów, wspierać ich nie tylko na wypadek zagrożenia militarnego, ale także na wypadek zagrożenia różnego rodzaju klęskami żywiołowymi. Pięknie sprawdzili się żołnierze obrony terytorialnej, choćby w czasie ostatnich stanów powodziowych, tu na Podkarpaciu, choć nieco bardziej na zachód województwa. Ogromnie za tą służbę dziękuję. Ona była piękna i wierzcie mi, szanowni Państwo, drodzy żołnierze, ona została przez ludzi ogromnie doceniona. Jestem za to jako zwierzchnik Sił Zbrojnych ogromnie wdzięczny. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to spotkanie. Proszę o wstanie. Chciałbym, żeby te rozpoczęte procesy dobrych zmian w Polsce były kontynuowane, żeby można było prowadzić kolejne reformy społeczne, żeby można było prowadzić kolejne formy wsparcia społecznego dla tych wszystkich, którym wsparcie jest potrzebne, a także stwarzać szanse wszystkim tym, którzy chcą się rozwijać. Chciałbym, żebyśmy wreszcie